Dobry wieczór. Jesteśmy już na żywo. Witamy po dłuższej przerwie na live z gościem. Już bardzo dawno w naszym portalu nie było żadnego gościa, a dzisiaj wracamy no, z przytupem, można powiedzieć. W naszym portalu nie było bo żadnego gościa. Naszym gościem jest Marek Sawicki, masażysta w drużynie Ineos Grenadiers aktualnie. Człowiek, który zjadł zęby na zawodowym kolarstwie, pracując na jego zapleczu, ale jak wiadomo, kolarstwo to jest sport drużynowy i mało tego, że na sukcesy pracują kolarze, to jeszcze pracują ludzie, którzy jeżdżą w autobusach, siedzą w samochodach. Marek, witam Cię bardzo serdecznie, dobry wieczór. Witam serdecznie, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. No tak, cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym programie i z miłą chęcią podzielę się troszeczkę informacją i sprawami, które na pewno Was zainteresują. Tak, także przy okazji zapraszamy do zadawania pytań tutaj na czacie. Ja postaram się zadać te najciekawsze pytania Markowi. Jest okazja, bo no tak jak mówię, Marek, jak też anonsowałam w naszych mediach społecznościowych, zna się na kolarstwie znakomicie, zna jego kulisy, towarzyszy najlepszym kolarzom na świecie od wielu, wielu lat i o tym sobie zaraz porozmawiamy, ale najpierw Marek, pozwól, że zapytam Ciebie, czy odpocząłeś po Vuelcie, jak się miewasz i co teraz porabiasz? Czy masz teraz, znaczy no masz przerwę, bo znalazłeś czas na rozmowę z nami, ale powiedz, co u Ciebie teraz słychać? No na pewno odpocząłem i ten odpoczynek był potrzebny, bo Vuelta w tym roku no, była naprawdę ciężka, a mam jakąś skalę porównywawczą, bo przez ostatnie 14 lat nie opuściłem żadnej Vuelty, także to była Vuelta numer 14 w mojej karierze. No i muszę przyznać, że no, odczuło się to, mimo oczywiście tego, że jestem już coraz starszy, ale Vuelta w tym roku była trudna, była ciężka, wymagała dużo poświęceń, wysiłku, też z tego względu, że organizacyjnie, jak wiadomo, zaczynała się w Holandii, przenieśliśmy się później do Hiszpanii, w Hiszpanii też było dużo przejazdów, było dużo jeżdżenia, końcówka wyścigu, było bardzo gorąco i to wszystko po prostu kumulowało się w ogólne zmęczenie nie tylko zawodników, ale i wszystkich, którzy uczestniczyli w tej Vuelcie. Tak, zaraz jeszcze dopytam, tylko zgasła mi lampa, która mnie oświetla. Bardzo przepraszam za kłopoty techniczne, o tak może będzie trochę lepiej. Być może się po prostu przepaliła w niej żarówka akurat dzisiaj na tym live, no ale trudno. Jakoś mnie tam widać, najważniejsze, że Marek widać Ciebie. Mówisz, że 14. Vuelta, powiedz, lubisz ten wyścig, lubisz na nim pracować, bo to jest, mówi się, taki wielki tour, no najbardziej wyluzowany ze wszystkich trzech, gdzie powiedzmy, no teraz w profesjonalnym kolarstwie trudno o wyścig, pewnie jest zupełnie wyluzowany, bo tym bardziej, że ta walka o punkty UCI i duża rywalizacja, ale powiedz, czy to się rzeczywiście czuje i czy ty lubisz na nim pracować? No wyścig na pewno lubię z tego względu, że no, do Hiszpanii mam ogromny sentyment i połowa mojego życia to praktycznie, szczególnie okresu dorastania, to jest Hiszpania. Przez wiele lat mieszkałem w Hiszpanii, także dorastałem tam, czuję ten klimat, czuję atmosferę tego kraju i jest mi bardzo bliska. Mam córkę Hiszpankę, także no, jest duże łącze emocjonalne z tym krajem. A czy lubię pracować na tym wyścigu? Na pewno. Kiedyś ten wyścig uchodził tak, jako ten wyścig kończący. Znaczy, no, w tych czasach, gdzie ja pracowałem, to był wyścig już, który zmienił swoją datę, bo kiedyś Vuelta odbywała się w kwietniu, jeszcze przed Giro. I to było zupełnie coś innego. Ale w tych czasach, kiedy ja pracowałem, więc początki tej Vuelty, no, to był wyścig taki, który bardzo zachwalali sobie kolarze, gdzie jeździli praktycznie, tak jak można powiedzieć, to był najłatwiejszy duży tour z tego względu, że etapy były krótkie. Nie było aż tak wielkich gór. Góry zawsze były na Vuelcie, ale nie tak jak teraz. No i organizacyjnie było to inaczej zorganizowane. Wiadomo, teraz jest troszeczkę problem organizatorów ze znalezieniem sponsorów i ze znalezieniem miast, które mogą organizować te etapy. Kiedyś po prostu przemieszczaliśmy się ze startu na metę i z mety po prostu był start następnego etapu. Nie było dojazdów. Także był czas
żeby odpocząć i był czas, żeby po prostu troszeczkę luźniej podejść do tego wyścigu, tak? Szczególnie pod tym kątem. No, etapy były też krótsze. Teraz jednak etapy są dłuższe, zdecydowanie dłuższe i to robi tą różnicę. No i wiadomo, no tak jak powiedziałaś, no teraz nie ma w kolarstwie zawodowym wyścigów, które się jedzie dla przyjemności, czy są łatwe, czy nikt nie walczy, czy jedzie turystycznie, czy zwiedzać krajobraz. Także wyścig nabrał naprawdę jak gdyby bardzo, bardzo poważnego wymiaru, tak można powiedzieć, i kolarze ścigają się, no zresztą co w tym roku było pokazane, to chyba był jeden z najszybszych wyścigów, jaki się odbył i przy okazji jeden z najcięższych, bo jednak 9 etapów tego wyścigu kończyło się na górze, a licząc sobie, że 21 etapów ma wyścig i odejmijmy te dwa etapy jazdy indywidualnej na czas, jedna drużynówka i jedna indywidualna, no to prawie pół wyścigu kończyło się na górze i to wiadomo, że to były ciężkie góry. Tak, no ja gdzieś tam z doniesień medialnych, wywiadów z kolarzami wiem, że narzekali trochę na te długie transfery w tym roku, że to może był taki minus. No i zawsze gdzieś tam ten przelot z innego kraju, prawda, jest pewnie trochę problematyczny, no ale wiadomo, że to się robi w celach marketingowych, biznesowych. Znaczy, no, no wiadomo jaka jest sytuacja, tak? Nie można nic zarzucić organizatorom, bo no, starają się tak, żeby ten wyścig się odbył, szukają różnych możliwości, szukają różnych form dofinansowania i też rozumiemy to, bo bez tego nie mieliśmy w ogóle pracy, tak? Więc ogromne brawa też za to organizatorom, bo jednak ze swojej strony no, robią wszystko, żeby ten wyścig się odbył i w takiej formie jakiej jest. No niestety, ciekawe, mamy ogólnoświatowy, można powiedzieć, kryzys ekonomiczny i zobaczymy, jak to będzie w przyszłych latach, bo koszta życia, koszta utrzymania miast, bo wiadomo, że to później pieniądze na wyścigi, czy to w Polsce, czy w Belgii, czy w Hiszpanii, czy we Włoszech, też dokładają się, prawda, gminy, miasta, powiaty, czy tam odpowiedniki w Hiszpanii, nie wiem, wspólnoty, ale też po prostu miasta. Więc no zobaczymy, miejmy nadzieję, że to nie będzie problemów, bo też na przykład w tym roku na Vuelcie było widoczne to, że spora część wyścigu toczyła się na przykład w Andaluzji, prawda? Nawet tam kolarze pochodzący z Andaluzji mówili, że to taka Vuelta Andalusia dla nich, prawda? No tak, dużą część wyścigu odbyła się na południu. Z naszej strony, jak gdyby wcześniejsze edycje odbywały się bardziej na północy, co nas cieszyło, tak? Chodzi przede wszystkim o temperaturę i pogodę. W tym roku zjechaliśmy na dół i odczuliśmy to bardzo, bo jednak już południe Hiszpanii, te zmiany klimatyczne są odczuwalne i to bardzo mocno. Tak, to Także było w pewnym momencie jest ciężko po prostu nie tylko samym kolarzom, ale generalnie pracować w takich warunkach. Dobrze, zaczęłam od Vuelty, bo chciałam porozmawiać o wyścigu, na którym byłeś ostatnio, żeby tak zacząć od świeżego wydarzenia, ale też chciałabym, żeby nasi widzowie, nasi czytelnicy też, którzy pewnie oglądają tego live'a albo go obejrzą sobie później, poznali cię trochę lepiej. Powiedz w ogóle, Marek, jak zaczęła się twoja przygoda z tym, że jesteś masażystą ekip kolarskich? Kiedy w ogóle... Czy pamiętasz ten moment, kiedy było tak, że dobra, będę miał taką pracę, będę masażystą w drużynach kolarskich. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Skąd ty w ogóle się, że tak powiem, na tym stanowisku wziąłeś? Wiesz, to długa historia, bo trzeba wrócić naprawdę daleko wstecz, gdyż jak gdyby jestem zwierzchnikiem kolarskim, tak? Jestem drugim pokoleniem kolarskim w mojej rodzinie, gdyż ojciec był kolarzem przez wiele lat, później był mechanikiem kadry narodowej, miał okazję pracować z słynnym Henrykiem Łasakiem, był razem z nim też podczas dwóch wyścigów pokoju, co było wielkim osiągnięciem na tamte czasy, bo to był jeden z największych wyścigów w Europie w kolarstwie amatorskim. Później stworzył grupę przy współpracy innych oczywiście, można powiedzieć, zapaleńców, bo czasy były ciężkie, bo stał no, taki znany wcześniej, był bardzo znany klub na terenie kraju, nazywał się Prim Elk, także no, moje zamiłowanie do kolarstwa no, wychodzi stamtąd, pochodzi stamtąd. Ja z opowieści rodzinnych wiem, że na pierwszy wyścig ojciec mnie zabrał, kiedy miałem 3 lata, także
Od tego czasu pamiętam, jak co tydzień już szkoła podstawowa, pierwsze klasy, ja już jeździłem na wyścigi z kolarzami. Od początku, od małego, zawsze byłem w gronie, w grupie kolarskiej, można to powiedzieć, tak? Przyuczałem się, zacząłem wcześniej jeździć na rowerze, 11 lat, zacząłem startować na wyścigach. No, całe życie moje jak gdyby biegło w kierunku kolarstwa. Byłem początkującym zawodnikiem w klubie, wtedy miałem okazję zaczynać swoje kroki i u boku słynnego Czarka Zamany, tak? Także pochodzimy praktycznie z tej samej grupy rówieśników. I tak wyglądały moje początki kolarstwa i skąd się wzięło w ogóle miłość i zamiłowanie do tego sportu. I no, urokło mnie to. To było zauroczenie, które trwa do tej pory. To była miłość, którą mam w sobie do tego sportu. I no, to było coś, co mnie bardzo pociągało. Przede wszystkim możliwość podróżowania, zwiedzania. To nie była monotonia. To cały czas działo się coś nowego. To mi ten styl życia przypodobał mi się już od początku, także od młodych lat. Później wiadomo, czasy były jakie były, różne perypetie i troszkę kolarstwo skończyłem poprzez to, że miałem kraksę i miałem problemy z kolanem. Zacząłem mechanikować, no ale wiadomo, czasy były różne w Polsce. Wyjechałem do Hiszpanii, tam mieszkałem 10 lat. W tym czasie po prostu Czarek był już znanym kolarzem. Ścigał się za granicą i często zatrzymywał się u mnie w Barcelonie, jak gdyby w trasie do Kalpy, które Kalpy już wtedy zaczęło być znane jako baza kolarska do treningów. No i tak stwierdził, że jednak muszę wrócić do kolarstwa, bo to nie może być tak, że gdzieś tam się zagubiłem, zatraciłem i zaczyna kolarstwo w Polsce się tworzyć zawodowe, więc no, tak pamiętam to dobrze rozmowę. Mówię, no byłem kiedyś mechanikiem, mechanikowałem. Nie, 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 mówi, mechaników jest dużo. Ty się weź za masowanie, bo nie ma masażystów. No i poszedłem za przykładem Czarka, jak gdyby za jego propozycją i skończyłem w Barcelonie najpierw szkołę masażu, wybrałem taką jedną z najlepszych szkół, jakie były. No i później skończyłem jeszcze masaż sportowy w Instytucie Sportu w Barcelonie. I automatycznie, jeszcze mieszkając w Hiszpanii, zacząłem pracę w grupie pierwszej, słynnej, legendarnej grupie MRUS. Także w 1998 roku byłem odwiedzić chłopaków na zgrupowaniu w Hiszpanii. Wtedy zaczęły się pierwsze rozmowy, pierwsze kontakty. No a w 1999 podpisałem już kontrakt i zaczęła się moja przygoda już z kolarstwem zawodowym, która trwa do tej pory. No i później już coraz to inne ekipy. No myślę, że no teraz to jest Ineos od kilku lat, wcześniej to był Quickstep, No więc też było tych ekip było, wcześniej było troszkę, tego. to tak, no ja przechodziłem taki, jak na tamte warunki, normalny cykl dochodzenia do czegoś, wspinania się po drabince, tak, do góry, zaczynałem w mrozie, miałem swój epizod też dwuletni w dawnym CCC Polsat, to była też legendarny skład tej ekipy, bo wystartowaliśmy w 2003 roku pierwszy raz Grand Tour, to było Giro d'Italia. Byliśmy w pierwszej dywizji, jeszcze wtedy były ekipy podzielone na dywizje, jechaliśmy Tour de Suisse, największe wyścigi świata. Później skończył się mój epizod Polski i od tej pory jestem już jak gdyby za granicą, bo byłem i we Włoszech, i byłem w Holandii, także były takie krótkie epizody z innymi ekipami, ale no, później udało mi się podpisać kontrakt z Quickstepem i tam spędziłem 7 lat. Tam spędziłem 7 lat. W Ineosie jestem teraz 7, od 7 lat, siódmy sezon kończę. No a może już teraz oficjalnie podam informacje, bo zachodzą zmiany. Także ja 7-letnim cyklem pracuję. Od przyszłego roku zmieniam ekipę i będę pracował w innej ekipie. Okej, więc skoro już sam to powiedziałeś, to myślę, że w związku z twoją współpracą aktualną z Richardem Carapazem pójdziesz jakby z nim do No ile nie, to jest? to jest niespodzianka. Nie, nie, nie. Nasze Nie. drogi się rozchodzą. Nasze drogi się O. rozchodzą. Ja po prostu już ze względu też na może troszeczkę na rodzaj pracy, która nabrała takiego rozpędu i specyfikę grupy, potrzebuję troszeczkę zwolnić rytm pracy i
Nie mówię, że to będzie lżejsza praca, czy jakaś, nie wiem, to po prostu potrzebuje zmiany. Potrzebuje zmiany i wracam po prostu do swojej ekipy, do mojej ekipy, z którą zacząłem przygodę w World Tourach, także wracam do Quickstepu i wracam do mojej dawnej ekipy. Wspaniale, także dziękuję Ci, Marek, że to powiedziałeś tutaj u nas i cieszę się bardzo, że chyba tak oficjalnie wiemy to jako pierwsi, także warto jeszcze raz powtórzyć. Marek Sawicki wraca do Quickstepu, będzie tam ponownie masażystą. No i tak jak mówisz, myślę, że takim no jakby ważnym w jakimś sensie też ważną wiadomością jest to, że już ta bliska jakby współpraca z Richardem Karapazem się kończy. Ale tak jak mówisz, to chyba tak jak kolarz potrzebuje nieraz zmiany nowych bodźców, czasami też powrotu do takiej drużyny macierzystej, gdzie najlepiej się czuł. Tak mi się wydaje, że było takich kilka przypadków w kolarstwie. Mówię o takich kolarzach naprawdę dobrych. Tak i ty pewnie. Powiedz, cieszysz się? Jesteś tak pozytywnie nastawiony przed tym Tak, jestem pozytywnie nastawiony i chciałem powiedzieć, że nie jest to spowodowane jakimiś tutaj problemami z ekipą, wręcz przeciwnie. Mhm. Ja czuję się w 100% spełniony zawodowo w tym momencie, bo te 7 lat w ekipie na początku Sky i Neos pozwoliło mi osiągnąć no, szczyt kolarskich marzeń, tak? Tak, szczyt. Byłem w ekipie, która osobiście brałem udział w Tour de France, gdzie wygrywaliśmy te wyścigi. Moim takim jeszcze jakby dodatkowym, nie wiem, wisienką na torcie jest to, że w 2018 roku, kiedy Tomasz wygrał Tour de France, byłem jego masażystą podczas Touru, także jakieś tam moja cegiełka jest dołożona w tym, że opiekowałem się nim i masowałem jego nogi, tak? Czyli mam jak gdyby swoją kolejną wisienkę na torcie. Oczywiście pierwszą największą wisienką na torcie jest to bez wątpienia, dla mnie to jest największy mój sukces życiowy również, to jest Mistrzostwo Świata Michała Kwiatkowskiego w Ponferradzie i myślę, że to jest taki chyba największy wykładnik. To w moim mniemaniu, po tylu latach pracy w kolarstwie zawodowym, nie ma nic większego, co można osiągnąć w kolarstwie zawodowym. Także koszulka w paski to jest, dla mnie to jest jak gwiazdka z nieba. Także to jest w moim mniemaniu i myślę, że nie można porównywać Tour de France czy innych wyścigów. Mistrz świata jest tylko jeden i to jest najważniejsze w kolarstwie zawodowym. Mhm. Tak. Tak, to prawda. No dobrze, w takim razie możemy już trochę podsumowywać. No cóż, fajnie, fajnie, bardzo fajnie, że to mówisz tutaj i że nadal tak to się wszystko dobrze wiedzie dla ciebie, ale wiesz co, Marek, chciałabym jeszcze wrócić do tego wykształcenia, które zdobywałeś w Hiszpanii, w Barcelonie, bo no, tam się uczyłeś tego masażu, tak jak powiedziałeś. To jest, myślę, bardzo ciekawe, bo raz, że tak powiem, towarzystwo międzynarodowe, dwa, no jakby tym krajom no, położonym no, śródziemnomorskim, takie nazwijmy, jest do kolarstwa przecież bardzo blisko. Hiszpania, Włochy, Francja mają wielką kolarską tradycję. No Belgia oczywiście też, ale już wymieniam te kraje śródziemnomorskie. Powiedz, jak wspominasz tamten czas? Czy tam było, czy tam się naprawdę jakoś dużo nauczyłeś, czy też już miałeś kontakt z ludźmi, którzy gdzieś tam już właśnie byli, chociażby właśnie masażystami w kolarstwie, bo no naprawdę CV to masz po prostu bombowe, naprawdę. Mam naprawdę wielki szacunek do tego, bo raz, że udało ci się, no zasłużyłeś sobie, żeby pracować w najlepszych ekipach na świecie i też fajna ta droga dojścia do tego momentu, także naprawdę no... To znaczy na pewno szkoła dała mi podstawy tego wszystkiego, tak? Potrzebne techniki, to jednak było już ponad 20 lat temu, no teraz troszeczkę kolarski świat się zmienił i to wszystko poszło do przodu, ale w tamtych czasie, w tamtych latach na pewno takiej wiedzy nie zdobyłbym w Polsce i jak gdyby... Same przyuczenie się do tego, co robię teraz, czyli do masażu i do technik i tego wszystkiego, co mogłem zdobyć tam w Hiszpanii, na pewno pozwoliło mi w szybszym tempie jak gdyby dostosować się do panujących sytuacji, tak? No poza tym fajna sprawa kiedyś była taka, bo w Barcelonie miałem kolegę,
z którym znaliśmy się przede wszystkim telefonicznie. Mieliśmy wspólnego kolegę, który miał sklep rowerowy, no i byliśmy w kontakcie. No i najśmieszniejsze jest to, że w końcu mogliśmy się spotkać i było to podczas Tour de Pologne, wyścigu w Polsce, kiedy ja pracowałem w grupie MRUS, on pracował w grupie Kelme. I później no, przechodził troszeczkę ze szczebla na szczebel, jest obecnie dyrektorem i do tej pory był dyrektorem w QBK, wcześniej był w CSC dyrektorem, także Alex Sanz-Vega, także znana postać i znamy się po prostu jeszcze sprzed jak gdyby rozpoczęcia pracy w kolarstwie, czyli no, prawie 30 lat i gdzie nie byliśmy jeszcze masażystami w kolarstwie, ale jak gdyby nasza wspólna droga prowadziła do kolarstwa i po iluś latach mogliśmy się spotkać i wspólnie się spotykać na wyścigach. Także no, znałem ludzi, jakoś próbowałem wejść w to towarzystwo, w to środowisko. Nie było to łatwe, bo jednak bycie obcokrajowcem no, nie jest prostą sprawą, tak? Jeżeli nie ma się kontaktów i chce się wejść jak gdyby za wysokie progi, można powiedzieć, tak? Trzeba było po prostu systematycznie, ciężką pracą dochodzić, powoli spinać się po tej drabince. No ale u mnie mówię, przede wszystkim to jest pasja, to jest miłość do tego sportu i dla mnie nigdy to nie było męczące, wręcz przeciwnie, było to przyjemnością, tak? Jeżeli człowiek wykonuje pracę, którą kocha, to nie jest praca, tak? To jest czysta przyjemność. Ja tylko powiem, że jeżeli słychać takie chrapanie, to mój tutaj pies zasnął przy mnie, to nie ja. Także, bo nie, widzimy, że nie ty. Dobrze, nie, nie opuszcza mnie na krok, bo się cieszy, że wróciłem. No właśnie. Także jest zawsze przy mnie, nie. Ale chrapie ma już swoje lata i to jest taki. Dobrze, nie chrapie. To on już te wszystkie opowieści zna, także nie musi słuchać po raz wtóry. Na pewno. To ile ciebie nie było w domu, powiedz, skoro już mówisz, że pies się cieszy z twojej obecności w tym roku? W tym roku? No to już nie, tak jest około 180 dni. Byłeś poza domem? Poza domem, tak. No dobrze. Taka mniej więcej jest średnia, no tam oczywiście jest plus minus jakieś dni, tego się nie liczy, bo to byłoby bez sensu liczenie po 25 latach, dwa dni więcej czy mniej, także to już nie robi różnicy. W domu jest to też akceptowalne, także żona nie robi wyrzutów, a była zajęta, także nie ma problemu. To najważniejsze, bo to zrozumienie takie no, na poziomie prywatnym jest bardzo ważne, bo bez tego to niestety też jest ciężko, bo no myślę, że zawsze, chociaż ta praca jest twoją wielką pasją i to jest zawsze wielki plus, to jednak mieć to wsparcie w domu też jest rzeczą bardzo ważną. No ale wykorzystałem sytuację i wciągnąłem ją też troszeczkę, bo muszę się pochwalić, że w tym roku skończyła 5-letni uniwersytet, skończyła fizjoterapię, mamy wspólny projekt, który po prostu ruszamy wspólnym projektem od przyszłego roku. Także kolarstwo kolarstwem, ale wiadomo, lata lecą. Ja się cieszę, że jeszcze mogę być na tym poziomie w najlepszych ekipach pracować świata, ale wiadomo, że trzeba jak gdyby zabezpieczyć się troszeczkę na przyszłość i mamy fajny projekt, będziemy powoli to wdrażać. Oczywiście to będzie wszystko w kręgu kolarskim. Chcemy pomagać młodzieży, chcemy kształtować przede wszystkim młodych adeptów, żeby nie popełniali błędów, żeby byli odpowiednio prowadzeni od samego początku. Także projekt jest, powoli trzeba to robić, wdrażać, także działamy też w tym kierunku, a że działamy wspólnie, no to więc to jest dużym plusem, tak, bo jest łatwiej zrozumieć to, co ja robię, a wspólna praca i dodatkowo wspólny kierunek, jakim jest kolarstwo, to tym bardziej zbliża, jest zrozumienie i współpraca. To prawda, to super, super. No to gratulujemy pani Marcie, bo chyba wiem, że twoja żona jest moją imienniczką, także tak, gratulujemy. I życzę wam powodzenia. No myślę, że nasi widzowie tu wszyscy też. No i właśnie pojawiają się pierwsze pytania. Ja zawsze też chcę, żeby nasi widzowie mogli jakby uczestniczyć tu w tej naszej dyskusji. Jest pytanie, czy można zadać pytania? Oczywiście, że można. Jeżeli ktoś tam jeszcze do nas dołączył, to proszę zadawać pytania Markowi. Najwyżej, jeżeli coś się powtórzy, albo to będę odsyłać do początku live'a później, jak będzie zapisany. No i mamy pytanie, które ja też chciałam zadać, więc tym bardziej je zadam. Trochę będziemy skakać po tematach, bo myślę, że wszyscy nadążą. Tak to jest, jak się rozmawia z ciekawymi ludźmi, że nie da się tak od A do Z jechać. Andrzej pyta, nie wiem, czy można zadać pytanie, jak kolarze podchodzą do masażystów, rozmawiają i opowiadają jak z kolegą, czy raczej siedzą w ciszy?
To znaczy kontakt zawodnik-masażysta na pewno jest bardzo, bardzo bliski kontakt, tak? Można powiedzieć, niektórzy z zawodników mają swoich osobistych masażystów. No ja akurat miałem okazję być w takiej roli i wiem, że jest to potrzebne przede wszystkim tym wielkim gwiazdom, którzy potrzebują jak gdyby wsparcia. Jakby to określić? Potrzebują kogoś, komu mogą ufać, komu na kim mogą polegać, gdzie nie muszą tracić czasu, tak? Na jakieś zbędne rzeczy, muszą się skupić tylko na wyścigu, na regeneracji, a resztę rzeczy wiadomo, że już jest ktoś, który zadba o to wszystko, że nie trzeba się martwić, tak? Czy to będzie odpowiednie jedzenie przygotowane, czy odpowiednie bidony, czy inne rzeczy, które po prostu forma masażu, czy akurat odpowiada taka, a ktoś inny może nie odpowiada i wiele, wiele czynników się składa na to, a czy zawodnicy, no zazwyczaj tak, zazwyczaj tym momentem, gdzie najwięcej spędzamy czasu z zawodnikiem, to jest masaż, tak, bo mamy dla siebie tę godzinę, półtorej godziny i wiadomo, że no zawodnik po wyścigu, jeżeli nie ma długiego transferu, no to przyjeżdża jeszcze z tą adrenaliną, tak, to jest wszystko na bieżąco, więc zazwyczaj no lubi wyrzucić z siebie parę rzeczy, porozmawiać, poopowiadać, co było, jaki był przebieg etapu, czy wszystko było dobrze, czy niedobrze. Wiadomo, że te pierwsze 10-15 minut poświęcamy sobie na rozmowę, jak gdyby omówienie tego, co się wydarzyło. No później zawodnik już potrzebuje spokoju, tak? To nie jest po to na stole, żeby opowiadać życie, czy opowiadać różne rzeczy. Też musi się po prostu wyłączyć, zrelaksować i o to chodzi, tak? Żeby ten masaż jak najszybciej pomógł mu doprowadzić do porządku. Marek, a powiedz, ja tutaj dopytam, jak nauczyłeś się, bo jestem pewna, że miałeś przez te lata wiele takich sytuacji, bo też wiadomo, to tak jak w każdej innej pracy, jeżeli jest napięta atmosfera, jeżeli ktoś ma jakieś pretensje, jeżeli jest po prostu wkurzony najnormalniej w świecie, no to pracuje się gorzej. Powiedz proszę, jak jakby nauczyłeś się radzić sobie z tym, że na przykład kolarz jest naprawdę zawiedziony, rozczarowany wynikiem, coś mu się nie udało, po prostu gotuje się, bo też pewnie nie każdy się gotuje, bo są różne charaktery, ale jakby widać, że tam cały buzuje, no a jednak przychodzi na ten masaż, bo musi, a ty musisz wykonać swoją pracę, no ale jak to się mówi, siekierę można zawiesić w powietrzu, bo jest tak gęsta atmosfera. To znaczy wszystko na pewno zależy od zawodnika, tak? Co potrzebuje, no wtedy już wiadomo, jednak się pracuje wiele lat z zawodnikami i wiadomo, kto jaki ma charakter. No jeden potrzebuje wyrzucić to z siebie, trzeba wysłuchać, przytaknąć, żeby poczuł, że jest wysłuchany i jak gdyby rozluźnić tą sytuację. No drugi będzie potrzebował, nie wiem, ciszy i spokoju, tak? Żeby się nie odzywać i odpuścić sobie temat, zrobić swoje. Jak już później czuje się moment, że jest okej, no to uspokoić też, wytłumaczyć pewne sprawy. No niekiedy tak jest, że zawodnik, no trzeba też to zrozumieć. Adrenalina, końcówka wyścigu, coś poszło nie tak, jak to się mówi, no wypali coś, tak? No ale zazwyczaj w jakimś czasie przychodzi, przeprasza i czy mówi, słuchaj stary, spoko, no wiesz jak jest, no i my to rozumiemy. I przez tyle lat człowiek się nauczył przede wszystkim jak gdyby stania z boku, nie ingerowania w to, co się dzieje, czyli nie wchodzenie w konflikt czy dolewania oliwy do ognia, tylko wysłuchania, zrobienia jak gdyby atmosfery spokojnej, spróbować wyluzować to wszystko. To jest kwestia też w ekipie Sky, no tak to troszeczkę zmienię temat, w ekipie Sky mieliśmy zajęcia tego typu, że mieliśmy zajęcia z psychologami, którzy tłumaczyli nam też, w jaki sposób nie dać się wciągnąć jak gdyby w wir tych emocji, jak hamować emocje, jak się zachowywać, jak się dostosowywać do danej sytuacji i wiele takich ciekawych rzeczy, no nauczyliśmy się też, jak być masażystą, jak reagować na takie sytuacje. No właśnie, powiedziałeś o tym, że też was jakby z tego szkolili, tak można powiedzieć, a ja też chciałam cię zapytać, zanim jeszcze o bardziej o konkrety, to jakby o twoich jakby najbliższych podopiecznych, to o specyfikę pracy w tej drużynie, bo też ja widzę też u naszych czytelników, że często jakby od czasów Sky, od czasów tego pierwszego Sky, kiedy Bradley Wiggins walczył o zwycięstwa, potem pierwsze o zwycięstwo w Tour de France, no jedno zdobył, potem Chris Froome, cała era Chrisa Froome'a, ta drużyna kojarzy się chyba w większości kibiców kolarstwa
Z tymi marginal gains, z tym podejściem do detali, z jakby wprowadzeniem nowych rzeczy do kolarstwa, jak na przykład, no nie mam nigdy słowa po polsku, warm down po wyścigu, mówi się, że potem to wszyscy zaczęli robić, na przykład do wprowadzania właśnie trenera mentalnego, dietetyka i tak dalej. Powiedz, jak ci się pracowało w tej drużynie pod tym względem, no bo wydaje się, że rzeczywiście ona jest, o, dezynfekcja dłoni, zanim jeszcze w ogóle ktoś usłyszał o COVID-19. Sama będąc na dniu otwartym na Majorce dwukrotnie, musiałam dezynfekować ręce przed wejściem do jadalni i po prostu, no, kiedy zaczęła się pandemia, to wspomnienie do mnie wróciło i pomyślałam sobie, że byli w tym sensie prekursorami. Powiedz, jak ci się pracowało pod tym względem? Znaczy, myślę, że byli prekursorami wielu nowych technikach i tendencjach, które aktualnie są czymś normalnym i naturalnym. Myślę, że to był taki pierwszy duży przewrót w kolarstwie zawodowym, szukanie nowych rozwiązań, szukanie tego marginal gains, tak? Szukanie jakichś detali, szczegółów, które mogą pomóc rozwijać się i pomóc na lepszy wynik tej ekipie. Także na pewno to było... Praca w ekipie też nie opierała się tylko na pracy, którą mieliśmy wykonywać, ale na zgrupowaniach kończących sezon była przeprowadzona analiza całego sezonu, co można zmienić, co robiliśmy źle, co możemy poprawić, co można zrobić lepiej, i nie było to tylko, że byliśmy na zgrupowaniu, masaż, przygotowanie do treningu zawodników i to wszystko. Mieliśmy zebrania, bardzo dużo zebrań, bardzo dużo rozmów, bardzo dużo feedbacków, każdy wszystkie swoje spostrzeżenia były wysłuchiwane, były wdrażane, były analizowane, i siłą tego zespołu była też bardzo taka chęć, jak gdyby, może nie zmiany, ale wprowadzenia czegoś nowego, czegoś, czego nie było, spróbowania różnych rzeczy. Wiele razy były próbowane rzeczy, czy to zadziała, było, no wiadomo, no trzeba było robić tą pracę, czasami zadziałało, czasami nie, ale... To, co mi się podobało w tej ekipie, no to zawsze była dyscyplina pracy. Tam nie było kogoś, kto przychodził i było może na poważnie, niektórzy tak to odbierali z zewnątrz. Dla nas to było oczywiście, to tylko wyglądało, tak? My byliśmy zadowoleni z tego, co robimy, ale dyscyplina pracy była bardzo wysoka i to dawało duże wyniki, bo jeżeli no, jest zespół, widzieliśmy inne drużyny czasami, że no, niektórzy po prostu nie byli nawet skoncentrowani na tym, co robią, i później to się odbija w całej pracy. Wiele błędów, które wychwytywaliśmy w jednym momencie, że co oni robią, przecież to, no i później widzieliśmy faktycznie, czy przyjechali później, czy nie zrobili tego, czy coś, to było widać. U nas była, ja bym to nazwał, no, super zgraną, naoliwioną maszyną, która działała w 100% i która po prostu jak walec drogowy przejechała w swoich latach, tak, przez wszystkie wyścigi, wygrywając większość. I to był ta siła tego wszystkiego nowego, co weszło. No później wiadomo, no, wszystkiego się nie upilnuje, inne ekipy kopiowały to, starały się podglądać. Chciałam powiedzieć, czy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, czy trochę się nie stali ofiarą swoich pomysłów, bo w jakimś sensie oczywiście, no bo dzisiaj trudno jest ukryć wiele rzeczy. I też na przykład widzimy chociażby po ekipie Jumbo Visma, prawda? Jak wiele wprowadza nowinek i być może nawet w pewnych aspektach jest akurat w tym momencie lepsza, więc no ale to tak jest. Ale ja uważam, to jest tylko właśnie, że to spowodowało to in plus wszystko, tak? Że to kolarstwo się rozwija, idzie do przodu, ludzie próbują, szukają nowych rozwiązań, ulepszają te kolarstwo. I zdecydowanie kolarstwo wygląda teraz lepiej. Zawodnicy jeżdżą szybko, kolarstwo stało się widowiskowe, zmiany, które nastąpiły w kolarstwie poprzez wprowadzenie trenerów indywidualnych, dietetyków, szefów kuchni, to wszystko nabrało innego wymiaru, tak? I myślę, że poszło w tym kierunku, w którym zawsze powinno iść, a nie zawsze tak było. Ale jak widać, zdaje to egzamin, efekty są no, bombowe, tak? No bo zawodnicy fruwają teraz i średnie, tak, które wykręcają to, co się dzieje na wyścigu. Kiedyś nie zawodnik tak przyjeżdżał na Grand Tour 3-tygodniowy, pierwszy tydzień on się rozkręcał, on trenował, żeby na koniec w końcówce w górach być dobrym. Teraz jak ktoś przyjedzie nieprzygotowany, na pierwszym etapie ma 15 minut, to bo prawda, nawet w grupie nie przyjedzie. Także i zawodnicy wytrzymują 3 tygodnie w tym tempie, bo jak pokazała Vuelta, to po prostu no...
Zupełnie inny obraz kolarstwa. Nie, no tak. Odmłodziło się kolarstwo też, weszła ta świeża krew. Wielu zawodników jest bardzo młodych i takie prowadzą troszeczkę szarże łańskie, ale jak widać wytrzymują to. Każdy się obawiał tego, że to jednak nie wytrzymają tego tempa. Jednak są już na tyle przygotowani, na tyle ten trening jest na tak wysokim poziomie, plus regeneracja, plus odpowiednie odżywianie i to wszystko razem połączone, no daje efekty, jakie mamy teraz, tak? No te średnie są zabójcze i to nawet, no naprawdę to się bardzo zmieniło, że od startu do mety jest ten full gas i to są po 50 na godzinę, a nawet ponad bywają średnie, więc... Są etapy, gdzie po prostu jeszcze do bufetu nie otworzyła się ucieczka, tak? Także na bufecie czasami stoimy z torebkami i tylko przejeżdża pociąg 60 na godzinę i wracamy po prostu na metę, nie dając żadnej torby, bo to jest awykonalne. Także mówię, no kolarstwo się zmieniło, ale uważam, że zmieniło się w dobrym kierunku. To jest wszystko widowiskowe. Uważam, że kolarstwo przeżywa ponownie duży boom. Duży boom i to cieszy. Kibice oglądają, interesują się. Na pewno pomaga to programy takie, jak ty prowadzisz, telewizja, przekazy, etapy, które są jak gdyby od startu do mety. Te najbardziej interesujące. To wciąga. To nie jest jak kiedyś, że pojechała ucieczka, jadą, rozmawiają, śmieją się i później gonią i jest sprint. Nie ma tego. Każdy etap jest nieprzewidywalny. Tak, masz rację, bo prawda jest taka, że na początku myślę, że nadal są sceptycy wobec tego, że te etapy są pokazywane od startu do mety, czy też wyścigi takie jak na przykład Paryż-Roubaix, czy inne monumenty, ale rzeczywiście gdyby tego nie robić, to wiele momentów ciekawych byśmy stracili, bo ja pamiętam jak jako jeszcze nastolatka oglądałam wyścigi kolarskie, to ja praktycznie zawsze oglądałam w telewizji tylko ostatnie 50-40 kilometrów, a teraz gdybym tak oglądała, to nie wiem, to na przykład nie widziałabym powiedzmy nie wiem, 70-80-kilometrowej akcji Vanderpoola, no nie? Albo na przykład jakiejś ważnej kraksy, albo tego jak zawiązuje się ucieczka, no bo też to jest ważne, no, kiedy widzisz, że ktoś się nie zabrał do ucieczki, to teraz naprawdę już nie można powiedzieć, że jest jakąś za przeproszeniem ostatnią pierdołą, tylko naprawdę czasami jest do tej ucieczki się zabrać trudno i tak jak widać to było na Vuelcie właśnie w przypadku Kamila Małeckiego, który z naszym portalem wielokrotnie rozmawiał. No ma chłopak ogromne problemy zdrowotne, wiele kontuzji i no nie był przygotowany tak jakby chciał i po prostu powiedział szczerze, no było za szybko dla niego, żeby na przykład zabrać się do ucieczki, no po prostu no chłopaki jeszcze, jechali za szybko. Kamil no jest pechowy i bardzo mnie też to boli, bo jest super, super człowiekiem, to jest tak sympatyczny młody człowiek i ma takiego pecha i szczególnie jeszcze teraz podczas tej Vuelty, gdzie przyjechał z ambicjami właśnie tych odjazdów, próbować wygrać etap i też na początku wyścigu ta kraksa, zszyte kolano. Nie wiem, musi gdzieś tam coś, musimy jakieś czary nad nim. Jakiegoś szamana indiańskiego, tak. Żeby te jego nieszczęścia już się skończyły, i bo chłopak naprawdę jest materna kolarza, ma charakter, to wszystko i no szkoda, wielka szkoda. Marek, jeszcze są tu trochę jest pytań, są też osoby, które cię znają osobiście i pewnie z dawnych lat i tak dalej, także potem po live'ie zerknij sobie na komentarze, bo są też dla ciebie pozdrowienia, także sobie to wszystko poczytaj, a ja tam... Dziękuję bardzo przy okazji, tak, pozdrawiam wszystkich. Także pytania, jak jakieś, oczywiście to zaraz odczytam też i później pod koniec, ale poczytaj sobie te wszystkie pozdrowienia, bo pewnie też niektóre osoby rozpoznasz. A ja po prostu, żeby nie zabierać czasu, to ja już wszystkiego nie będę czytała. Chciałabym teraz rozpocząć jakby taki krótki rozdziałik naszej rozmowy pod tytułem Richard Carapaz, ponieważ no miałeś wielu tych dobrych kolarzy, tak jak powiedziałeś, wiele sukcesów, wiele momentów, które pamiętasz, ale jakby w ostatnim czasie no, widać było i też rozmawialiśmy już w jednym wywiadzie z Zimą o tym, że jesteś blisko niego, że masz taki kalendarz jak on, że jesteś też z nim na zgrupowaniach. No i Marek, no w tej Vuelcie, ja ci powiem, że oglądałam po prostu wszystkie relacje hiszpańskiej Vuelty, bo uważam, że robią to bardzo dobrze. Zresztą wiem, jaki człowiek pracuje za
za tymi relacjami, jest tam specjalistą od marketingu mediów społecznościowych, mają to bardzo dobrze rozwinięte. Niestety albo stety lepiej niż Tour de France, bo Tour de France takich bogatych relacji nie ma. No i wielokrotnie w tych ich różnych filmikach, podsumowaniach, stories i tak dalej, po tych trzech zwycięstwach Richarda trafiłeś na te relacje, oni wstawiali, jak właśnie jego masażysta cieszy się razem z nim. I to było takie, myślę, piękne też wasze pożegnanie, bo już chyba to był wasz ostatni wyścig, tak, prawda? Tak. Już to trochę opowiadałeś wtedy, ale powiedz jeszcze dzisiaj, jak się zaczęła wasza wspólna przygoda i jak ci się z nim pracowało i jakby, no jak będziesz to wspominał w przyszłości? No znaczy, no, na pewno, no, od razu zaczynając może od Vuelty, zanim cofnę się te 3 lata wstecz. No, Vuelta, no, to był taki wybuch emocji, bo jednak, no, wiedziałem, że to jest nasz ostatni wyścig i początek nie był łatwy, już nawet tak troszeczkę miałem obawy, że po tygodniu Ryci zjedzie do domu, bo jednak, no, nie czuł się dobrze. Po Tour de Pologne był chory, antybiotyki, podczas przygotowania w Monako kraksa przed samym przyjazdem. Oczywiście, no, dużo rzeczy nie wychodzi na jaw, no, ale my to wszystko wiemy. Także obolały zaczął ten wyścig, co od razu widać było. Klasyfikacja poleciała. Widziałem, że jest po prostu, można to tak nazwać, zdołowany. No i zaczęła się moja praca, tak? Czyli codziennie podczas masażu przekonywanie go, namawianie go, że nie może tak pozostawić wyścigu, że musi tu pokazać. To jest dla jego wyścigu odpowiedni, dla jego charakterystyki. Te górskie etapy, to wszystko, co przed nim jeszcze. Nie ma czym już, nie ma już nic do stracenia, a może pokazać tylko, z jakiej gliny jest zrobiony, tak? Jakim jest zawodnikiem. I no, myślę, że troszkę mojego doświadczenia w rozmowach z nim wykorzystałem i jak widać, to zaskutkowało, za co mi też później dziękował na koniec wyścigu, że dzięki tym rozmowom, które przeprowadzaliśmy sobie podczas masażu, tego wszystkiego, tej mobilizacji, którą w niego jak gdyby próbowałem wydobyć z niego to wszystko, to był zadowolony, podziękował mi za te właśnie momenty, kiedy on nie widział tego to tak różowo, a przełamanie nastąpiło już po pierwszym zwycięstwie i później to już było... Później potoczyło się już tak, jak powinno być i Ricci pokazał, jakim jest zawodnikiem, jakiej klasy zawodnikiem i jakim jest góralem. Także a z mojej strony, no, czemu tyle emocji? Bo tak, no, wiem, że wyszło to wielki show na koniec. Ale to było na koniec super, wyścigu, no. Dostałem propozycję z telewizji hiszpańskiej, żeby podpisać z nimi umowę, żartuję oczywiście, ale zachęcali mnie oczywiście, wiedząc, kiedy Ricci wygrywał już ostatni etap, żebym znowu coś zrobił. Oczywiście kamera już stała za mną, czekali na to wszystko. Ale to było bardziej niż show. Muszę się przyznać, że to, no, to było z głębi serca. Cieszyłem się bardzo, bo było dużo emocji też i czułem się jakiś wkład w to wszystko, mój własny. Tym bardziej mówię, że kończyła się pewna epoka. Wiedziałem też już, że kończę pracę w tej ekipie i dało mi to ogromną satysfakcję. Ta Vuelta była dla mnie takim wyścigiem, którym byłem szczęśliwy, zadowolony. Mm-hmm. Jak zaczęliście współpracować? Bo też, Marek, no, powiedzmy sobie szczerze, gdybyś nie znał hiszpańskiego, to byś takich relacji z Richardem Carapazem nie nawiązał, bo on na pewno... Myślę, że jednym z czynników, które spowodowały rozpoczęcie współpracy z Ricim, kiedy podpisał kontrakt z naszą ekipą. Jak wiadomo, wcześniej pracowałem wiele lat, byłem przy Michale, jeszcze w Quickstepie. Razem przeszliśmy później do Sky i współpracowaliśmy wiele lat razem. Oczywiście, jeżeli słucha, to pozdrawiam Michała, bo pozdrawiam. Mam nadzieję, że już ten rok też minie i wróci, tak, z przytupem. I wróci rok, z przytupem. Podobnie jak dla Kamila, tak. I wróci z przytupem, tak jak z czego jest zrobiony i do czego jest zrobiony. Także ja trzymam kciuki za jego powrót do formy i kolejne zwycięstwa, bo stara kość, jak wiadomo, da radę z młodzieżą, także, no, mam nadzieję, że ta zima już po prostu przejdzie w takie, może nie zima, tylko ten sezon przejdzie w niepamięć, oprócz oczywiście zwycięstwa na Amstel, a przez tą zimę przygotowuje się Michał już porządnie, już bez żadnych kłopotów, problemów zdrowotnych
i wróci w przyszłym roku silniejszy niż do tej pory. Także tego mu bardzo życzę. A co tu dużo mówić? No, Richie, kiedy przychodzę do naszej ekipy, wiadomo było, że ma problemy z językiem angielskim. Ja nie mówię, że jestem super rozmawiający po angielsku, ale sobie radzę, tak? Jeżeli chodzi o komunikację i jak gdyby jestem zdecydowanie na wyższym poziomie niż Richie, ale znajomość hiszpańskiego spowodowała, że ekipa zaczęła się zastanawiać, co tu zrobić z tym fantem, czyli Richim, jak on sobie poradzi w tej ekipie, przychodząc tutaj, będąc jak gdyby odizolowany i bez kontaktu, więc padła taka propozycja po zebraniu dyrektorów i wiadomo, dowodzących ekipy, czy zgodzę się po prostu pomóc Ryciemu i być przy nim, bo znali moje doświadczenie, wiedzieli, że tyle lat pracowałem z Michałem, że no, na pewno stanę na wysokości zadania i Ryci będzie w dobrych rękach, także no, trzeba było pomóc, tak, Ryciemu i zdecydowałem się zaopiekować nim i tak zaczęła się nasza współpraca, także kontakt bliski, no Richie jest bardzo skromnym, sympatycznym, takim można powiedzieć zwykłym człowiekiem, prostym, któremu rower sprawia przyjemność i treningi sprawiają przyjemność i to jest jego całe życie, tak? On wsiada na rower i już jest uśmiechnięty, bo to jest jego całe szczęście, także szybki kontakt nawiązaliśmy, no trudno go nie lubić. Ja myślę, że Richie nie ma na świecie kogoś, kto Richiego nie lubi. To jest człowiek, który wydziela taką pozytywną energię, ta jego radość bycia kolarzem jest, to się udziela i poza tym, no czemu? No jednak to był zwycięzca Giro d'Italia, wielki zawodnik, tutaj pokazał też, że przed do ekipy na każdym Grand Tourze, którym wystartował, który kończył, stawał na podium, tak? Oprócz tego ostatniego, no ale tutaj wygrał 3 etapy i to jakie etapy? No i Mistrzostwa Olimpijskie. Mistrzostwo Olimpijskie. Po drodze wygrał Tour de Suisse w pięknym stylu. Jak zjechaliśmy z Ekwadoru bezpośrednio na wyścig do Szwajcarii, wygrał ten wyścig. Także no, myślę, że sporo sukcesów też zostawił w tej ekipie. Gdyby nie pechowa kraksa podczas Tour de Pologne, kiedy miał koszulkę lidera, wygrał etap w Bielsku-Białej, myślę, że to też by się skończyło zwycięstwem, no ale niestety ta kraksa była. To w 2020 roku mówisz, prawda? Pamiętam, tak. Jak byłam wtedy na Tour de Pologne, pamiętam, jak tłumaczyłeś w Mixzonie dziennikarzom jego. No teraz już byś sama zadawała pytania. Teraz bym sama. Tak, to prawda. To już chyba bym dała radę takie podstawowe pytania o wyścig zadać. Myślę, że tak. Także do tego stopnia jak gdyby poszło to dalej, że no, Richie lubi przygotowywać się u siebie w Ekwadorze. I przez 2 lata jeździłem z nim tam, także Marek, mówiłeś mi wtedy w wywiadzie, ci przerwę, jak rozmawialiśmy zimą przez telefon, bo ty wtedy właśnie byłeś w Kolumbii, to była niestety ta pechowa Kolumbia dla Egana Bernala. Tak. Ale mówiłeś, że zabrał cię kiedyś, że odwiedziłeś jego rodzinny dom, że chyba poznałeś jego rodziców, tak? Tak. Jeśli coś tam możesz wspomnieć o tym, to wspomnij, proszę. Ja jedynie co mogę powiedzieć, to naprawdę to jest wielki szacunek, jaki każdy powinien chyba oddać Richiemu, bo widząc skąd on pochodzi, w jakich warunkach, skąd wyszedł i drogę, którą musiał przejść sam, bo jednak kolarstwo w Ekwadorze no, nie jest tak popularne i dostać się i wygrać największy wyścig świata, jeden z największych wyścigów świata, to jest naprawdę, ja uważam, że to jest materiał na książkę czy na film, bo no, chłopak, który jeździł na takim BMX-ie żelaznym, który jeszcze tam wisi, zaczepiony jest na górze, na słupie, wisi ten rower, jego pierwszy rower, na którym on startował pierwsze wyścigi. I to ja po prostu jeszcze dodatkowo wobec jego osoby mam ogromny szacunek po tym, jak zobaczyłem, skąd on się wywodzi, z jakiego domku w górach, gdzie tam po prostu nic nie ma. A w jakich górach? Także, no tak, góry bardzo duże. Bardzo wysokich. Powiem ci tak jak pierwszy raz leciałem do Ekwadoru, no to ekipa wiadomo, no tutaj dostałem osobistego lekarza z ekipy, który się miał zajmować mną w razie problemów wysokogórskich i to było po prostu takie przygotowanie jak na wojnę. Czułem się naprawdę pod kontrolą, codziennie telefony od lekarza.
Ale na szczęście jakoś widać, mój organizm nie reaguje na wysokość i poczułem się jak w domu i mam nawet filmik taki nagrany, gdzie liczemu w podziękowaniu za to wszystko, gdzie mnie zabiera, pokazuje te wulkany, te piękne miejsca, gdzie na wysokości 4000 metrów robię 20 pompek licząc je, także... O, super. Także to niektórzy chodzą tam w maseczkach, żeby mogli oddychać z tlenowych. A ja liczemu robiłem pompki, także się zaadaptowałem dobrze. No i tak jak mówiliśmy, zanim się już połączyliśmy, masz bluzę dzisiaj La Locomotora, Locomotora tak del Carci. Tak jest, Locomotora del Carci. Tak Ricci, jest, ale taka także... lokomotywa, która świetnie jeździ po górach, bo czasami mówi się na kolarzy, którzy po płaskim tak potrafią tak, zasuwać, tak, tak. Ale to jest Locomotora nie, taka... Nie wiem, czy było tutaj w polskiej telewizji te urywki, kiedy przed startem przywożono, najpierw Ricci dostał worek węgla do lokomotywy, a przed kolejnym etapem na taczce przywieziono całą taczkę węgla jeszcze, żeby... Tak, widzieliśmy właśnie, tak. Tutaj było o to pytanie, ktoś pytał, czy Richard przepalił cały zapas węgla otrzymany w trakcie. Myślę, że tak, bo ten 20 etap po prostu zostawił go bez energii. Tak szczerze powiedziawszy, w Madrycie, jak szliśmy na podium już na zakończenie wyścigu, mówi Marek, ledwo dojechałem. No, to nieźle. A jak myślisz, Marek, jak też dobrze to na niego podziała ta zmiana środowiska, on też już tego potrzebował. Oczywiście, no, pytam cię o rzeczy, które możesz powiedzieć, bo wiadomo, że część zostanie między wami, ale... Znaczy, myślę, że na pewno odnajdzie środowisko bardziej latino w ekipie Education. Tu, jak widać po ostatnich kontraktach i po zmianach, jak gdyby w ekipie Ineos, ekipa Ineos, jak gdyby stawia na młodzież, no ale to są wszystko tutaj, jak widać, zawodnicy angielscy. Tak. I ciężko by mu było jak gdyby dalej kontynuować tutaj, no wiadomo, mógłby się nie odnaleźć tak jak powinien, tam jednak idzie ze swoim przyjacielem, jeszcze z Movistaru idzie z Amadorem, tam są zawodnicy, jak gdyby Rigo, z tego co czytałem, podpisał kolejne 2 lata, rozmawiałem z nim podczas jednego przelotu teraz z Holandii, bo spotkaliśmy się na lotnisku i mówił mi, że kończy, a tu jednak... Chyba po tym zwycięstwie, które później odniósł, to już było po tym transferze, więc chyba go to zmotywowało pewnie też w jakimś... No możliwe, ale to też mówię, no Ricci Education generalnie, nie Ricci, zbudował bardzo silną ekipę wokół Ricciego i będzie stawiał jak gdyby na jedną kartę, tak? Myślę, że podczas wyścigów wieloetapowych, Grand Tourów, gdzie będzie startował Ricci, będzie startował jako jeden, jedyny lider. Nie będzie takiej sytuacji, że bo u nas w ekipie zazwyczaj startuje kilku liderów i sytuacja się wyjaśnia, tak, podczas wyścigu. Myślę, że Education no, jest ekipą, która no, nie ma takiego budżetu, żeby mieć tak wielkie nazwiska, tylu zawodników, więc będzie to ekipa zbudowana wokół Ricciego i myślę, że to wyjdzie to jemu na plus, tak, bo patrząc po nazwiskach w tej ekipie, no to będzie silna ekipa. Patrzę, jakie tu jeszcze są pytania, żeby też się nasi tutaj widzowie, którzy z nami zawsze pozdrowienia mamy, dobrze, bardzo dziękujemy. No dobra, Jakub pyta, jak podchodzicie w zespole do kwestii dietetyki? Zawodnicy mają jakieś swoje ulubione przekąski, czy biorą co dacie? Pozdrowienia z Holandii, Magda i Kuba. Jakub Pawłowicz, nie wiem, może znasz. To znaczy tak, zawodnicy mogą mieć swoje ulubione dania, jednak podczas wyścigu pieczę nad przygotowaniem posiłków sprawują 2 osoby, czyli dietetyk i szef kuchni. Działa to na tej zasadzie, że cały program żywieniowy jest opracowany na podstawie, może tu pokażę, bo byłem przygotowany. O, proszę tego. Bardzo. Czyli każdy etap jest analizowany pod kątem długości, jak gdyby, jak ciężki jest ten etap, ile ma podjazdów, ile czasu one trwają, czyli całe pożywienie, wyżywienie i przygotowanie zawodnika, jeżeli chodzi o przygotowanie przed startem jedzenie, tak, to wszystko to jest opracowywane już dużo wcześniej. Dietetyk opracowuje to z szefem kuchni na podstawie tego, co zawodnicy mają do zrobienia. Tak samo później każdy zawodnik codziennie rano waży się,
waży się po etapie i na podstawie tego, ile zjadł, ile wypił, jak jest nawodniony, ustala się też indywidualną dietę każdemu zawodnikowi, szczególnie jeżeli to jest posiłek po etapie, który jedzą w autobusie od razu zawodnicy. Także każdy ma wyznaczoną wagę. To nie jest to, że o, jestem głodny, zjem to czy tamto. To nie, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy i nad tym pracują ludzie ze specjalnymi programami żywnościowymi i na podstawie tego, co czeka każdego zawodnika, na podstawie wyników każdego zawodnika jest opracowywany program żywieniowy. Ale ty jako masażysta i też inne osoby, które tę rolę pełnią w ekipach, przygotowujecie te wszystkie przekąski w trakcie wyścigu, czyli jakieś znaczy, batony. Do wyścigu, tak, znaczy, w czasie wyścigu tak, my i jesteśmy... Biżony i tak dalej, tak, prawda? Rice cake'i słynne, tak, które też zaczęły być robione przez Team Sky. Tyle, że ilość tego wszystkiego, co ma się znaleźć w torebce bufetowej, wszystko ustala dietetyk w zależności od etapu. Tak, także... Czyli wy macie wytyczne od dietetyka, co macie? Oczywiście. My otrzymujemy informacje od dietetyka, my wykonujemy swoje zadanie. Kolarstwo w dniu dzisiejszym nie jest kolarstwem, jak kiedyś to było, jak ja zaczynałem, że masażysta był odpowiedzialny za większość rzeczy, tak? Za ugotowanie makaronu, czy zrobienie bułki, czy ileś jedzenia, czy tego wszystkiego. Rola masażysty w dzisiejszym kolarstwie jest masowanie zawodnika i wykonywanie tego, co ma robić, czyli w zależności od podziału na przykład na wyścigu obowiązków, tak? Część ekipy masażystów jedzie do hotelu, przygotowuje hotel, część jedzie na wyścig, zajmuje się wyścigiem. Oprócz tego masaż, wiadomo, ale rzeczy jak wyżywienie, ilości, to wszystko dostajemy wytyczne odgórne. Kolarstwo bardzo mocno się podzieliło na sektory. Nie ma już takiego czegoś, że ktoś jeden wie wszystko i odpowiada za wszystko. Każdy sektor ma odpowiedzialną osobę za to. Dietetyk, wyżywienie, przygotowanie ilości tego wszystkiego przekazuje to ludziom, którzy to przygotują, oczywiście szef kuchni, czy na czas wyścigu masażyści. Ale każdy jest odpowiedzialny za swoją pracę. Czyli jest podział, bardzo mocny podział ról w ekipie i tego się trzymamy. A powiedz, bo też przecież z tego, co możemy, już wiele drużyn zdradza te kulisy, tam publikując jakieś filmiki i tak dalej. No i też kto był na wyścigu, to wie. Odzież, prawda? Deszczówki, rękawiczki, to wszystko, co jest potrzebne podczas etapu. Wy zawsze jako masażyści macie taki wielki plecak na plecach, z którego to już, tam... To już jest na mecie, to jest plecak tak. Na metę. Mamy komplety ubiorów, tak? W zależności od rozmiaru. Są zazwyczaj LK, M i SK, także na każdą możliwość mamy buty. To jest w momencie, kiedy zawodnik idzie na podium, no akurat w naszej ekipie to jest bardzo ważne, bo rzadko nie idziemy na podium. Także trzeba być przygotowanym i to już się dochodzi do takiej pewnej troszeczkę perfekcji, tak? No bo nie martw się, Marek, w Quickstepie też nadal będziesz musiał tak robić, bo oni też często chodzą na podium. No nie, nie wiem, czy będę masażystą od mety, także wiesz, no ja już troszeczkę może gdzieś tam z boku, w cieniu gdzieś. A, dobra, czyli okej, no tak, mówiłeś, że trzeba trochę zwolnić, dobra, okej. No. Ale no zobaczymy, nie mówię, że nie, oczywiście no. Nie no ale twierdzę, tak czy tak, będziecie się bawić na pewno dobrze. No na pewno, no o to chodzi w tym wszystkim też, tak? Tak dobra jest. Zabawa i świętowanie sukcesów. No dobrze, a przepraszam, wybiłam cię z rytmu, miałeś powiedzieć, co tam w tym dużym plecaku. Także no, zazwyczaj mówię, są to rzeczy, jak zawodnik przyjeżdża z mety, także duże wyścigi na Grand Tourach, mamy specjalna ciężarówka, która jest przystosowana do tego. W środku każde siedzenie jest ładnie opisane, że to jest zwycięzca etapu, koszulka najmłodszego, górala, lider i to wszystko, każdy ma swoje miejsce. Także jak wiemy na przykład, jak Richie miał klasyfikację górską i wiedzieliśmy, że to się nie zmieni, także moim jak gdyby obowiązkiem było pójść wcześniej już tam na metę, rozstawić trenażer, bo Ryci zazwyczaj przyjeżdżał i pierwsze 10 minut sobie rozjeżdżał się troszeczkę, no a w środku miał już przygotowane rzeczy, no po prostu wyjęte już były z plecaka, nie musiałem po prostu biec i wyjmować to wszystko robić, tylko czekało już na niego, czyste spodenki, koszulka, ręczniki do wymycia jego, wszystkie produkty, żeby go przemyć, ubrać.
buty na podium, czapka. No teraz wiadomo, no trzeba dbać też o interesy sponsorów. No okulary, garmin na rękę, no to są wymogi i to są sponsorskie i tego pilnujemy i to jesteśmy my za to odpowiedzialni, bo jeżeli tego się nie dopilnuje, no to są też konsekwencje i to jest jednak na tym poziomie każdy detal i szczegół jest ważny, a my jesteśmy po to, żeby pilnować tych szczegółów. Mówię, to jest właśnie chodzi o tej dyscyplinie pracy, czego nauczyłem się przez te 7 lat i bardzo jestem z tego zadowolony, to właśnie pilnowania drobnych detali, szczegółów i bycia skoncentrowanym do ostatniej minuty wyścigu. Także nieważne, że to jest ostatni etap. Dopóki się nie skończy wyścig, cały czas jest praca i to, co mam zrobić i to musi być wykonane w 100%, bo nie ma możliwości, jak gdyby nie ma marginesu błędu, bo to nie jest ekipa, gdzie się popełnia, można popełniać błędy, czy to już jest. Tak. To jest najwyższy poziom i tam nie ma. Jeżeli myślę, że gdybyś takie błędy popełniał, gdyby to się zdarzało często. Wiadomo, to że zdarzają się, jesteśmy tylko ludźmi. Jakieś drobne rzeczy, które no na przykład wiadomo, że no nie ma, musiało tak się zdarzyć, tak? Ale jeżeli ktoś przychodzi nieprzygotowany do tej pracy i chce pracować w takiej ekipie, no to myślę, że długo nie popracuje. No właśnie. No i właśnie tutaj a propos tego jest pytanie od Andrzeja. Panie Marku, a czy jest jakaś forma oceniania masażystów w drużynie? To znaczy w naszej ekipie zawsze działało to na zasadzie podsumowania roku. Każdy zawodnik, jak gdyby były wybierane zawodnik, czy masażysta, czy mechanik, wybierane były osoby z ekipy, które musiały przekazać feedback na twój temat, na twojej pracy. I zazwyczaj była bardzo szczegółowa informacja i opinie, i czy jeżeli coś było nie tak, to już wcześniej wiadomo, że było, ale działa na zasadzie feedbacków, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje w ekipie, kto jak pracuje, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Także jest kontrola tego i no, to jest ważne, tak? Co tu dużo mówić, jeżeli jest dobry feedback przez rok, dwa, wszyscy są zadowoleni, można wtedy się jak gdyby uśmiechnąć o podwyżkę, tak? No tak, jak w każdej firmie to tak działa, prawda? Tam, gdzie pracownicy tak są oceniani, to tak jest, ale tutaj wiadomo, że to jest trochę inaczej, bo to nie jest, kurczę, praca biurowa, to nie jest jakieś tam inne rzeczy, tylko zupełnie inny typ, ale no tak czy siak, jednak to pokazuje po prostu też, ja bym chciała właśnie to uświadomić też, dlatego też ta rozmowa z tobą wydaje mi się ciekawa od tej strony, że to uświadamia ludziom, że to taka drużyna jak Ineos, Quickstep i Jumbo, Visma i inne takie drużyny, to po prostu jest porządna firma, która funkcjonuje według mechanizmu, według określonych zasad. To tam nie ma miejsca na samowolkę, tak jak powiedziałeś, na błędy, na jakąś amatorszczyznę. Po prostu albo się coś robi, albo się czegoś nie robi. Na tej Majorce okazję podejrzeć, że naprawdę ja spędziłam tam może w sumie, nie wiem, 10 godzin z wami, te dwa wyjazdy, czy tam 11, ale widziałam naprawdę, że każdy ma swoje zadanie, że to wszystko funkcjonuje jak w zegarku i nawet ten cały trening, ten dzień dla mediów był po prostu zorganizowany tak, że ja naprawdę zdarzyło mi się być na kilku i nigdzie nie było to tak dobrze zorganizowane jak w ekipie Sky wtedy, naprawdę. To znaczy ja się czułam komfortowo pracując jako dziennikarz i myślę, że kolarze i drużyna czuła się dobrze współpracując w tym dniu z dziennikarzami, z mediami, bo nikt się wzajemnie nie męczył, nikt nie wchodził sobie w drogę i też widziałam jak jakby obsługa co robi, ty co robiłeś tam, jak tam chwilę mieliśmy okazję rozmawiać, co robi mechanik, co robi dyrektor sportowy. No, wiadomo, że ten trening no to był taki trochę pokazowy w takim dniu kolarzy, on nie był taki mocny, ale naprawdę no... Top class po prostu, top class. To znaczy, no na pewno ta ekipa właśnie wprowadziła też jak gdyby inne podejście do wszystkiego, do organizacji, wyprzedzania wszystkich faktów i jak gdyby są przygotowani nie na to tylko, co ma się wydarzyć tego dnia, ale w razie czego jakby jakaś rzecz się nie wydarzyła, coś się nie udało, tak? Jakieś błędy, jest zawsze plan A, plan B, plan C. Wszystkie jak gdyby możliwości są przemyślane dzień wcześniej. Ten program zawiera, wiadomo, to co ma zawierać, te główne rzeczy, ale w razie czego
są przygotowani i bardzo szybko się dostosowują do sytuacji. To jest właśnie to, co też nas uczono bardzo, bo czasami zmiany jak gdyby programu, czy zmiany na przykład, a nie, musimy teraz zmienić nie na tym kilometrze, tylko na innym kilometrze będzie na przykład extra fit, czy trzeba zmienić te bidony na inne bidony. Nas uczono tego, bo wiadomo, że jesteśmy ludźmi, w pewnym momencie przychodzi moment, że człowiek nie przerabia tego, tak? Występuje napięcie i emocje, no tak. I nerwy. Też dużą uwagę zwracano właśnie na szkolenie nas w opanowywaniu sytuacji stresowych i jak gdyby generujących nerwy, tak? Także to jest w kolarstwie też taki czynnik, który myślę, że jest bardzo częsty, bo no chyba nie ma tak zmiennych sytuacji w innym sporcie jak w kolarstwie. Bo tutaj to sytuacja prawda. Się zmienia czasami co chwilę, w zależności od tego, czy spadnie deszcz, już kolarze muszą się przebrać, musi być wszystko przygotowane. Jest zimno, musi być przygotowane ciepłe picie w razie czego, żeby było. To jest milion drobnych rzeczy, o których trzeba pamiętać, to jest wszystko gotowe. I trzeba jak gdyby szybko reagować bez jakichś zbędnych emocji, tylko być przygotowanym na to, że to tak ma być, nie brać tego jako, a bo ten mi powiedział, czy nie. To jest moja praca, robię to, trzeba zmienić, zmieniam, bez jak gdyby brania tego osobiście do siebie. Także tyle, że bardzo pozytywnym było właśnie to, że na przykład ci ludzie wiedzą o tym, tak? Czyli nasi szefowie i to wszystko wiedzą, że takie sytuacje generują stres. I reakcja może być różna na to. Więc przygotowali nas też poprzez specjalne ćwiczenia, poprzez rozmowy, poprzez spotkania z psychologami, którzy nam tłumaczyli wszystko, jak mamy, jakie techniki stosować, jak podchodzić do tego, żeby to po prostu wszystko było, każda zmiana była odbierana jako na spokojnie, bez nerwów. Temu w pewnym momencie nas nazywano też robotami, tak? Mieliśmy taką opinię, inne ekipy troszeczkę podchodziły do tego, że nie uśmiechamy się, jesteśmy jak automaty, jak roboty. Ale ja myślę, że to było po prostu stuprocentowe zawodostwo. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny tej ekipie. I za powiedz, co nie przeszkadzało. Bo mi to naprawdę pomogło też w życiu osobistym, jak gdyby wyeliminować pewne rzeczy, które robiłem źle, ale i także podnieść swój poziom. I moje doświadczenie naprawdę wzrosło bardzo, bardzo mocno po tym okresie pracy w tej ekipie. I powiedz, nie było wcale to nie było tak, że wiesz, że okej, stuprocentowy profesjonalizm, to wszystko, co opowiadałeś przed chwilą, ale nie było tak, że nie było miejsca na żarty, na uśmiech. Wy chyba. Miejsce na żarty i uśmiech zawsze jest. Stworzyła się taka aura po prostu, tak jak ja mówię o tym swoim doświadczeniu, o tych dwóch dniach dla mediów, które spędziłam w ekipie Sky wtedy. Ja też nie, było wszystko poukładane, mówię, pracowało się komfortowo, ale ja nie miałam wrażenia, że wszyscy chodzą po prostu z kijami połkniętymi, nikt nic nie może zażartować. Nawet no, pamiętam, jak Chris Froome przyszedł na wywiad, podszedł do stolika, najpierw pozagadywał dziennikarzy, których znał, zażartował, w ogóle nie liczył czasu, był tam 15-20 minut, ale nie było problemu, żeby został chwilę dłużej i widziałam, że też dyrektorzy, czy siedząc na kolacji, czy coś, śmiali się, żartowali, no naprawdę, no ciężko też, może nie mam porównania z innymi ekipami i takiego dużego i tak dalej, ale no jakoś nie widziałam, żeby to były jakieś roboty, które nie potrafią zażartować ani nic takiego, także chyba nie było tak, prawda? Może zdejmijmy to takie odium tej robotyzacji ekipy. Tak to wyglądało jak gdyby z zewnątrz, tak? No my tego nie odczuwaliśmy, bo my robiliśmy swoją pracę i byliśmy zadowoleni z tego, co robimy. Przychodziły wyniki. Myślę, że to też było troszeczkę takim odzwierciedleniem tego, że jest wszystko dobrze zrobione, są wyniki i to było troszeczkę pod kątem jak gdyby, no co tu dużo mówić, tak? Zazdrości i z tego to wynikało, no także trzeba było coś tam przyłożyć. Ale no u nas wiadomo, to nie jest to, że ktoś podchodzi do tego, nie wiem, nie na poważnie, jest żarty i to wszystko, tylko robimy swoją pracę, oczywiście nie, no żartujemy, śmiejemy się i jest okej. Marek, jeszcze chwilę, jeśli masz czas, bo powiem Ci, że ogląda nas w tym momencie więcej osób niż oglądało na początku, bo to chyba jest taka godzina, że już każdy ma gdzieś tam chwilę wolną. To powiedz, o której wstawałeś i o której kładłeś się spać na Vuelcie?
To znaczy, w moim wypadku to jest takie troszeczkę, bo wszyscy żartują sobie, bo duża część osób chodzi biegać rano, żeby utrzymać swoją formę. Są dyrektorzy, którzy byli zawodnikami. Masażyści akurat przygotowywali się do maratonu w Słowenii, który się odbędzie, także trenowali cały czas, więc wstawali rano wcześniej biegać, ale no ja już wszyscy troszeczkę śmiali się ze mnie, że już Marek dziadek i kiedy wszyscy przychodzili biegać czy wychodzili, ja już sobie w ciężarówce tam swoje rzeczy dłubałem, tak? No ja lubię wcześnie wstawać, zaczynać dzień, mnie to napędza. Ja nie potrafię leżeć w łóżku, kiedy otworzą mi się oczy, tak? Ja zazwyczaj no, mam taki przedział czasowy, 6:30, o 7:00 to jest najpóźniej i mi to nie przeszkadza, a zawsze tych parę rzeczy mogę sobie jeszcze tam troszeczkę wyprzedzić z pracą. No pewnie. I nikt na to nie narzekał. A co do wieczoru, no to różnie. To wszystko zależy od czy jest długi transfer po etapie, kiedy skończymy masować. O tyle było dobrze tutaj, że było nas duża liczba osób i mieliśmy po jednym masażu, no wypadł nam Paweł przez COVID i Etan, także zostało nam 6 zawodników, więc mogliśmy sobie poradzić jakoś z tym problemem. Nie musieliśmy tak do późna w nocy robić. No ale mówię, to wszystko zależy jak są dojazdy po etapie, ile czasu trwają. Niekiedy wiadomo, no na tym wyścigu było dużo długich dojazdów i no tak. A powiedz, jest taki czas dla ciebie na przykład, żeby nie wiem, żeby zadzwonić na dłużej do żony, żeby obejrzeć jakiś, nie wiem, film, serial, żeby poczytać coś, czy raczej nie ma? Jeśli oczywiście to znaczy, ktoś chce, bo ktoś jest może czas. Znaczy, jest czas wolny na sen, ale czy jeśli by ktoś chciał, to czy jest taka wolna chwila w ciągu dnia? No jest, zazwyczaj ta grupa ludzi, która jedzie do hotelu, no to w czasie drogi może sobie porozmawiać, a ta grupa, która jedzie na wyścigi, to tak samo podczas dojazdu na wyścigi jest super czas, można sobie wtedy skorzystać, zadzwonić, czy czasami zdarza się, że jest dojazd na bufet, jest krótki i mamy tą godzinkę, że można sobie zrobić oczywiście swoje rzeczy i wygospodarować na telefon i porozmawiać. Wieczorem, no mówię, wszystko zależy od, ale zazwyczaj jest czas, no. Jesteśmy już w tym momencie tak zorganizowani, jesteśmy tak już jak gdyby przyzwyczajeni do tego systemu pracy, że zawsze znajdziemy ten czas. Gdzie kupić bluza, jest pytanie. Jeśli można, oczywiście. A to już trzeba było na stronę Richiego wejść, tylko nie wiem, jakby było z wysyłką do Europy, bo Richi otworzył sklep ze swoją odzieżą i tylko musiałbym zobaczyć, nie pamiętam teraz jaka tam była strona, ale to trzeba było po prostu Richi na pewno wejść na stronę Richiego i tam byłaby informacja. Kiedyś Marek musisz, jak, no bo na pewno się na wyścigach będziecie spotykać, to jak kiedyś to musisz wziąć od niego, niech przywiezie z 10 i rozdasz na jakieś aukcje albo coś, to na pewno będą chętni. No tak, to jest wszystko do zorganizowania. No Richi jest teraz w Ekwadorze, to wiem, że później chyba też zaczynają w przyszłym roku sezon w Kolumbii, czy jeszcze w tym roku, ale to nie ma problemu, jesteśmy w kontakcie i to jest najmniejszy problem. No to na pewno byliby chętni, bo zawsze takie gadżety są chętni, zresztą, ale ja kiedyś byłam na stronie internetowej tego sklepu, także polecam zajrzeć, ale rzeczywiście nie wiem, czy jest wysyłka do Europy, no ale to... Pewnie da się zrobić jakoś. Da się zrobić. Da się zrobić. Saki rowerowe są duże, jak rower jedzie pusty tylko w tej torbie rowerowej, to można tam rzucić sporo bluz. Także. Tak. No dobra, to jeszcze takie może dwa szybkie pytania sportowe mam do ciebie, bo też no, znasz te wszystkie kulisy. Tutaj Daniel powtarza, nasz stały taki widz, więc zadam to pytanie. Który z młodych kolarzy i Ineosu rokuje najlepiej, twoim zdaniem? O, no powiem szczerze, że Ineos naprawdę podpisał super kontrakty. Jest fajnych wielu chłopaków teraz, młodych, gdzie ja z początku też byłem zaskoczony, bo no, jednak nie interesuję się tak mocno tymi kategoriami młodzieżowymi. I tak trochę po nazwisku nie byli bardzo znani, ale to, co pokazali w tym roku, to jest naprawdę rewelacja i myślę, że no wiadomo, no jest Tom Pidcock, no to nie trzeba go przedstawiać, będzie to gwiazda zespołu, na pewno jest gwiazda zespołu, no ale młodzi zawodnicy, którzy przyszli w tym roku, na pewno brat Heitera, czyli Leo Heiter,
To jest wschodząca gwiazda. Poza tym aktualny mistrz świata juniorów na czas teraz, myślę, że wygra też wspólny, Joshua, nie pamiętam dobrze dokładnie jego nazwisko, ale to jest podobno, to jest rewelacja na skalę, Pogaczar to przy nim podobno się chowa, także to jest kolejny zawodnik. To jest ogromna rewelacja w angielskim kolarstwie i naprawdę z tego, co słyszałem, to jest, no na pewno jest Ben Tullet, który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Bardzo waleczny, ambitny kolarz. Jest Amerykanin, Sheffield. Tu jest wielka rewelacja i odkrycie, uważam, sezonu. Na to trzeba zwrócić na tego zawodnika uwagę, bo i radzi sobie super w klasykach i no to będzie super zawodnik. Ben Turner, kolejny chłopak, który przyszedł z Tomem Pitcockiem z Przełaji, a to co wyprawia, także w tym roku pokazał, że naprawdę ma motor konkretny i oczywiście nie jest może kolarzem, który będzie liderem, ale jako pomocnik i na klasyki, no to jest rewelacja też chłopak. Także Ineos ma bardzo młodą, mocną grupę kolarzy, no, która rokuje. No i Rodriguez, prawda? Tak, jeżeli będzie kontynuował w tej ekipie, o tak powiem. No tak, no, ale no, na razie powiedzmy jest, więc gdzieś tam... Na razie jest, tak. Ale na razie jest, jest kariera, no. Rewelacja. Na Vuelcie radził sobie bardzo dobrze i... No tak, tak, kraksa pechowa go troszeczkę wyeliminowała, ale no cały jego jak gdyby do tej pory rozwój, no to jest super. To jest wielki kolarz, to będzie naprawdę bardzo dobry kolarz. No pamiętam, jak mi powiedziałeś wtedy, że jest jeszcze taki no, charakterologicznie dobry, czyli że jest dojrzały, że jest poukładany, prawda? Tak, jest bardzo spokojny, inteligentny, także to jest taki chłopak, który mało mówi, dużo robi. O, tak bym to nazwał i pokazał, że jest twardzielem, bo po tej kraksie to, co pokazał, jak skończył ten wyścig, w jakiej kondycji zdrowotnej po tym upadku, po tym wszystkim, że to przetrwał i to były najcięższe etapy, no to powiedziałem mu, że ma tak jak hiszpański byk na swoim miejscu. Także... Okej, fajnie. Dobra, Marek, to jeszcze jedno pytanie sportowe. Kto wygra tytuł Mistrza Świata w Elicie? To już ja teraz typuję Wouta, Wout van Aert. Okay. Myślę, że postawił wszystko na zdobycie tęczowej koszulki, nie wystartował nawet na czas, siedzi tam już dużo czasu, przygotowuje się. Jeżeli będzie jeszcze taka pogoda jak teraz, to tym bardziej go faworyzuje, a myślę, że taki no, dla mnie bardzo solidny kandydat. No wiadomo, jest Van der Poel, są też no, Pogaczar. Pogaczar na pewno będzie jakaś niespodzianka. Bo Pogaczar powiedział, że na takiej trasie nie da się zgubić Van Aerta i Van der Poela, że on jako bardziej góral ich nie zgubi. No ale to też wiadomo, to są takie gierki słowne, wywiadziki. Znaczy i tak dalej, nie zgubi, ale przypomnijmy, że Pogaczar też przejeżdżał klasyki i wygrywał klasyki na sprincie, tak? Sprintem. No także to są takie jego zagrania bardziej no jak właśnie, gdyby odstawiające go na bok, żeby nikt go nie brał pod uwagę, ale to... Nie ma co tego brać pod uwagę, bo to, co pokazał na Liège-Bastogne-Liège, także to i na innych wyścigach, które wygrał klasyki, także no, myślę, że to jest taki troszeczkę styl Petera Sagana, że wiecznie przyjeżdżał chory i nie w formie na Mistrzostwa Świata, że nic nie będzie, no, wygrywał trzy razy z rzędu, tak? A wiecznie przyjeżdżał chory i że on nic nie zrobił. To jest dobry także... przykład, tak, no, to prawda. Marek, powiedz, ja myślę, że tematów to nie wyczerpaliśmy, ale ja, tak jak sobie obiecaliśmy, że spotkamy się na live i słowa dotrzymaliśmy, tak samo myślę, że w przyszłym sezonie, kiedy to będziesz już w nowej drużynie, w nowej starej drużynie i będziesz miał nowe doświadczenia, to będzie znowu okazja, żeby się spotkać i porozmawiać. Mam nadzieję, że się gdzieś spotkamy na żywo na jakimś wyścigu. Szkoda, że ciebie nie będzie. Ja w tym roku wybieram się na Lombardię jeszcze na koniec sezonu. Będę na Lombardii. Będziesz na Lombardii. Tak, no tak. Ja ostatni blok klasyków włoskich jeszcze mam w tym sezonie. Czyli masz jeszcze. Na Lombardii kończę sezon. A to super, to myślałam, że skończyłeś Vueltą, także... Nie.
Jeszcze Włochy, jeszcze pizza, gelato i dobra O, bardzo kawa. dobrze. I prosecco. No to już ty jak masz ochotę, bo ja wiadomo, nie korzystam z tych napoi. Ale No jak się dobrze. spotkamy, to już od razu wyprzedzam, zapraszam na kawę, także. Dobrze, to pomyślimy, bo ja też oczywiście jadę po to, żeby zrelacjonować ten wyścig dla naszego portalu, ale zanosi się też Super. na wolną chwilę, więc zobaczymy, jak to będzie. Bardzo się cieszę, bo bardzo lubię Lombardię i tamte rejony są mi też bliskie i fajnie, że na koniec mam tylko Trzymajmy nadzieję. kciuki, Marta, żeby była dobra pogoda. No właśnie, bo ja tak patrzyłam długoterminowe, na razie tak, jedna mówi, że będzie padać, druga, że będzie słońce, no i zobaczymy. Bo jak będzie padać, to przestaje być tak miły wyścig. No Z to prawda. doświadczenia mówię, bo już jechałem ponad 10 razy, także. Jeszcze po tych mokrych liściach, no nie, to. Tak. Jak jest słoneczko, to jest przepiękny A w wyścig. Też ogóle bardzo powiedz, lubię ten wyścig. skoro już byłeś 10 razy, to skoro już to jest ostatni monument, który nas lada moment czeka, powiedz, jaki to jest wyścig dla kolarzy, tak? Bo też to jest już naprawdę końcówka sezonu, ale to jest jednak monument. Jak oni podchodzą? Powiem ci szczerze, żeby wygrać ten wyścig, naprawdę trzeba być w formie, bo tam nie wygra ktoś, kto nie ma nogi. To jest tak wyścig na przetrzymanie ciężki. Po pierwsze, że to jest koniec sezonu. Po drugie, że większość zawodników, jak gdyby szczyt sezonu, szczyt formy ma już za sobą, a chyba tylko ci, którzy mieli w planach, jak gdyby ostatni już całkiem tą końcówkę mieć sezonu w formie. Zazwyczaj no, to są zawodnicy z Mistrzostw Świata też przyjeżdżają, bo wiadomo, Mistrzostwa Świata. Powinien przyjechać Mistrz Świata, bo to jest okazja do No, za. pokazania koszulki, ale wyścig pod względem ciężkości naprawdę jest super ciężki, szczególnie końcówka tego wyścigu no, jest wykańczająca. Bardzo ciężki wyścig do wygrania, nie jest łatwy i tym bardziej mieć w palmares wygranie Lombardii świadczy o tym, że no, jest się wysokiej klasy zawodnikiem. Tak, kawłem kolarza, prawda? Jak to się mówi. Tak, to jest, tak. No to może właśnie będzie okazja, jeszcze już może jakiś tam coś sobie Zarys ustalimy sobie dalszych ustalimy. tutaj. Tak Tak, jest. tak, tak. Powiedz, czego ci życzyć na przyszłość, na kolejne twoje zawodowe wyzwania? Czego ci na przyszły sezon życzyć? No przede wszystkim to już ja mówię, najważniejsze jest zdrowie. Chęci mi nie brakuje, miłości do roweru mi nie brakuje, do kolarstwa, także nadal sprawia mi przyjemność ta praca i powiedziałem, że dopóki mi będzie sprawiać przyjemność i oczywiście będę w stanie być na poziomie pracy w takiej ekipie, więc będę pracował, ale myślę, że no też przyjmuję sobie jakieś granice i no, na pewno mam bliżej jak dalej. Żeby zakończyć to, ale no mówię, dopóki mi sprawia no, przyjemności z pracy, z tego co robię, bo mam nadzieję, że to nawet jak już skończę aktywnie być masażystą i pracować w tych ekipach, to myślę, że do końca będzie to jednak z wielką radością wykonywanie tej pracy, bo naprawdę sprawia mi wielką przyjemność ta praca, przebywanie wśród zawodników to jest też wyróżnienie, bo mówię, no kiedyś będąc małym chłopcem miałem plakaty na ścianie Eddie Merckxa, czy kolarzy z tamtej epoki, Bernard Hinault i tym podobnych. I później, po tylu latach, tak czasami przychodzą takie refleksje, kurczę, kiedyś oglądałem ten plakat na ścianie, kto mógł przypuszczać, że później będę stał obok tych ludzi, czy się witał, czy się znamy teraz i będę w gronie tego, no nie wiem, no wyżej być nie można, tak? Jednak to No jest nie kolarstwo można. zawodowe na tym Tak. poziomie, najlepsze ekipy świata i dla mnie To też jest prawda. to jakiś taki osobisty spełnienie moich marzeń, tak? Tak. No tak jak powiedziałam, ja duży szacunek mam dla twojej pracy i dla tego, co ci się udało osiągnąć. I cóż, to zdrowie to jest zawsze kluczowe dla ludzie z pasją, ludzie z wiedzą potrzebują tylko zdrowia, żeby móc się realizować, a ty jesteś takim. Kurczę, Valverde wśród masażystów, który długo, długo jest na topie i na wysokim poziomie, bo to, tak jak mówisz, to jest też praca, która no niestety albo stety wymaga też sprawności fizycznej, no bo niestety osoba, która
nie wiem, no miałaby problemy z poruszaniem się, nie miałaby kondycji, no nie bardzo może szukać czegoś, w ogóle wykonywać masażu, myślę, ale też biegać na tej mecie za tymi kolarzami, nie? I przemieszczać się szybko i w ogóle, także. No jest, No. jest to ciężka praca. Ciężka praca, bo mówię, od rana do wieczora jest co robić i poza tym dochodzi do tego jazda samochodem wielogodzinna. Warunki atmosferyczne też zmienne. Raz jest zimno, raz jest gorąco, raz pada deszcz. To No przecież tak. ty też to odczuwasz. No to może wiadomo, to stoicie tam, marzniecie, to czy też grzejecie się, to jak najbardziej. Także dobrze, dziękuję Tobie bardzo. Osoby, które dołączyły pod koniec, to live będzie dostępny na naszym kanale YouTube na Szosie TV. Tak jak mówiłam, no u nas cały czas się coś dzieje. Mam nadzieję, że będą kolejni goście, kolejne live'y. Tak jak powiedziałam, ja wybieram się do Lombardii, także będzie można podejrzeć wyścig. Mam nadzieję, że się wszystko uda od kulis i z miejsca, także bardzo się już cieszę, bo dawno też na wyścigu nie byłam przez pandemię i wszystkie różne inne okoliczności. Także cóż, dziękuję Tobie Marek, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Również bardzo dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich kibiców kolarstwa. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, cześć.